Okej, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie filmik o czymś, co tygryski lubią najbardziej, czyli próba naprawy Huawei P10 Lite kupionego na OLX za 45 zł. Ogłoszenie już znikło po zakupie tego telefonu, także niestety nie pokażę Wam, jak wyglądało całe to ogłoszenie na stronie OLX-a. Natomiast powiem Wam krótką historię tego telefonu. Jak się spotkałem z tym kolesiem, który sprzedawał ten telefonik, to w ogłoszeniu było tylko, że jest po zalaniu. Natomiast na miejscu dopytałem się, jakie to było zalanie. I on powiedział mi, że miał go 3 dni i wpadł z tym telefonem do rzeki. Wpadł tym telefonem do rzeki, potem oddał go do serwisu i w serwisie stwierdzili, że jest zalany i mu tej gwarancji nie uznali. Nie wiem, ile w tym prawdy. Powiem Wam tylko tyle, że jak za 45 zł, to postanowiłem zaryzykować i zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Bo jeżeli chodzi o temat zalań telefonów, no to jest temat bardzo skomplikowany w niektórych przypadkach, a w niektórych jest taki, że można taki telefon bardzo łatwo uratować. Zależy, co się z nim tak naprawdę działo po tym zalaniu. I czy faktycznie był oddany do serwisu, czy właściciel na własną rękę chciał go naprawiać, tak? Bo to różnie bywa. Nigdy do końca tak naprawdę się nie dowiemy prawdy. No ale takie coś. Opakowanie do tego telefonu jest. Wszystko tutaj jest praktycznie jak ze sklepu. Co tutaj mamy? Jakieś opisy, sklep Wyszków, magazyn depozytowy. 2017-08-24 i tak dalej. Tutaj jest szereg informacji na temat e-mail i tak dalej. Pisze Huawei P10 Lite, model WAS-LX1, ROM 32 GB, RAM 3 GB. Tyle Wam mogę na razie pokazać. E-mail Wam nie będę zdradzał, ale z tego co tutaj widzę, to on jest chyba na dwie karty SIM, bo jest e-mail 1 i e-mail 2. Także jak ktoś da radę odczytać pod tym kątem, no to spoko. Tu mamy jeszcze jakąś taką tą, kod kreskowy, taki jakby to był, o kurczę, widzicie, to można nawet odlepić. Taki jak w sklepach są te czujniki, że jak coś chcecie ukraść, to wam będzie piszczało. Nie wiem, czy to jest akurat to, no ale taki dziwny ten kod kreskowy, taki w formie naklejki grubej. Dobra, otwórzmy sobie pudełeczko, zobaczmy coś w środku. Ja już mniej więcej widziałem, ale niestety nie przyglądałem się bardziej szczegółowo temu wszystkiemu. Także zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Nie no, myślę, 45 zł gra warta świeczki. Nieduże pieniądze, a można zawsze coś tam się pobawić w naprawę, sprawdzić swoich sił. Słuchajcie, pudełko, płyta główna. No, generalnie praktycznie wszystko. Tu jest jakaś gruba książeczka w tym opakowaniu. Zobaczmy sobie w ogóle, co to jest tak z ciekawości, bo tego jeszcze nie widziałem. Jeszcze coś tam mamy. Wstępna książeczka, czyli dwie książeczki od Huawei P10 Lite. Wow, spora Biblia. Naprawdę spora Biblia. We wszystkie języki świata. No i tutaj mamy jeszcze jakąś taką mniejszą kartę gwarancyjną. Okej, okay. No dobra. Załóżmy, że sprzedający nie kłamał, mówił prawdę, wpadł nim do rzeki, oddał go do serwisu. Oczywiście serwis stwierdził, że był po zalaniu, nie uznał gwarancji. No i co się dalej działo? No telefon mógł rdzewieć, jeżeli wpadł naprawdę do jakiejś rzeki, bo to już nie jest kałuża, tylko rzeka. Także może być ciekawie. Najpierw sobie sprawdźmy sam wyświetlacz LCD, w jakim jest stanie. Powiem Wam, nówka, funkiel nówka, zobaczcie, jak to wygląda. Jeżeli. No nie, no, ekran jest perfekcyjny. Jeszcze go przeczyszczę tutaj tak ładnie, fajnie papierem. Zobaczymy, jak on wygląda po przeczyszczeniu. Wiecie co? Najbardziej powiem Wam tak, o. Jeżeli ekran jest sprawny, to jeszcze ta gra jest warta świeczki, bo ekran jest w naprawdę pięknym stanie, jak z fabryki, praktycznie rzecz mówiąc. Jeżeli chodzi o drugą stronę ekranu, no to mamy piękną baterię, też nie spuchnięta.
Tutaj praktycznie na pierwszy rzut oka nie widzę żadnych takich szczegółowych śladów korozji czy coś w tym stylu. Tu mamy tasiemkę od przycisków prawdopodobnie. Zobaczmy sobie w ogóle, jak wygląda z boku ta obudowa. Powiem Wam szczerze, że P10 Lite w porównaniu do P9 Lite jest klasę wyżej. Piękna obudowa, naprawdę ta obudowa wygląda świetnie. Gniazdo SIM jest z tej strony. Nie ma chyba zatyczki tacki SIM, z tego co tutaj widzę. Albo tu gdzieś może jeszcze będzie. Dobra, na razie z tego co widzę, to nie mam tej tacki SIM. Szkoda, bo jeżeli by wstał, to wtedy można by było pokusić się o mały teścik sieci GSM. No ale sam wyświetlacz LCD, wykonanie tego wszystkiego, tej ramki. Powiem Wam, miałem trochę tych telefonów w ręce i bardzo ładnie jest zrobiony P10 Lite. Bardzo ładnie jest, tak, no, profesjonalnie, że tak powiem. Wielki plus dla Huawei'a za tą obudowę tutaj tego. Od spodu mamy głośnik, gniazdo micro USB, mikrofon umieszczony. Na górze też mamy prawdopodobnie drugi mikrofon, który mieści się tutaj z tej strony. Wchodzi. Tak, tu jest mikrofon. Także tak wygląda sama obudowa z LCD-kiem. No, piękny stan. Nie mogę stwierdzić, że jest wyświetlacz zniszczony czy wylany, bo prawdopodobnie no, ekran jest 100% sprawny. Jeżeli ta woda go mocno tam nie podlała, nie wiem jak on jest sklejony. No ale ekran podejrzewam, że no nic mu tam teoretycznie mogło się nie stać, chociaż to różnie bywa po zalaniu. Dobra, weźmy sobie, zobaczmy co tutaj mamy jeszcze w tym. Czy mamy tą tackę od SIM-a? Nie, nie ma tacki od SIM-a, no szkoda. Chyba, że tutaj jeszcze gdzieś będzie coś. No tacki od SIM-a nie ma, ale to jest chyba najmniejszy problem, bo można sobie by... W zasadzie tak się patrzę, gdzie tą tackę od SIM tutaj się wkłada. Aha, tutaj jest. Z tej strony. Czyli dwie karty SIM. Nie wiem, jak wygląda w przypadku Huawei P10 Lite'a, czy są dwie karty SIM i możliwość jeszcze karty, bo na przykład Motorola G6, Moto G6 ma taką opcję. Tutaj mamy jakąś antenkę. To jest w ogóle obudowa z tyłu tego Huawei'a. Czytnik linii papilarnych. Powiem Wam, to też już jest w nienagannym stanie. No. Można powiedzieć, że wszystko perfekt, fajnie. Ja sobie teraz to wszystko ładnie tutaj oddzielę, te blaszki, ekrany, które zostały ściągnięte z tego telefonu. Widać tutaj, że nawet jest ten ekran podklejany albo termopadem, albo taką tą. Takim klejem, który odprowadza ciepło. Także podejrzewam, że się sporo grzeje. Tutaj mamy następną część jakąś od tego telefonu. Fajnie. Tutaj ta taśma, od czego ona jest? Ona w ogóle jest, tak się patrzę, czy... Aha, ona jest tylko tak przyklejona. Tutaj ta tasiemka, powiem Wam szczerze, że na razie nie wiem w ogóle od czego to jest. Tak szczerze mówiąc, podejrzewam, że chyba od... Tak, od czytnika linii papilarnych. Tutaj. To jest tasiemka od czytnika linii papilarnych. Tu nawet mamy takie malutkie gniazdo, do którego się to wpina. To na razie sobie położymy też tutaj z boku fajnie. No i tutaj mamy jeszcze jakieś przyklejone też elementy tutaj tego telefonu. Też je sobie z boku tak położymy. Posegregujemy, żeby się przyjrzeć na samym końcu. Co tak naprawdę? Ten klej w ogóle stąd usunę pięknie, bo to jest masakra. Nie wiem, czy to ktoś kleił, czy to jest oryginalnie taki klej, no ale zobaczcie, tutaj to jest porażka jakaś. O, jeszcze jedna śrubka jest tutaj. Muszę też wszystkie śrubeczki pościągać. Nie wiem, czy się nie przykleiło gdzieś do tutaj obudowy od głośnika, bo jest magnes, jak wiadomo. Ale dobra. Powiedzmy, że nie.
Baterii nawet nie będę próbował odklejać, powiem Wam szczerze, z tego względu, że no nie jest to łatwy proces i mógłbym uszkodzić wyświetlacz. Także najbardziej na czym będę się skupiał w tym filmiku, to powiem Wam, że taka kamerka Huawei. Huawei słynie z tego, że ma bardzo dobre aparaty. Dobre ma kamerki zresztą. Na P9 Lite po wgraniu zmodyfikowanego ROMu robił przepiękne zdjęcia w trybie profesjonalnym i tak dalej. A kamerka widać jak jest w dobrym stanie. Potem sobie wrzucimy mniej więcej to wszystko pod mikroskop. Zobaczymy z bliska przede wszystkim płytę główną, co tak naprawdę tutaj się wydarzyło. Jestem naprawdę ciekawy. Oj, już widzę gołym okiem tutaj. Cewki są zardzewiałe totalnie. Jedna chyba i druga. Dlatego mówię, wrzucimy sobie tą płytę pod mikroskop i sprawdzimy bardziej dokładnie, co tu mogło się wydarzyć. Bo pamiętajcie, że te zalania, które są, czasami są do usunięcia. Ale z tego, co tutaj już widzę, to jest grubsza sprawa. Bo aż sewka jest brązowa. Po prostu albo tak zardzewiała. No, wy tego tak jeszcze nie widzicie dokładnie, ale ja to widzę już po prostu normalnie, tak gołym okiem. Sprawdzimy też, czy nie ma oderwanych jakichś mniej więcej elementów. No i pytanie, czy gdzieś jest dostępny jakiś schemat do P10 Lite'a, który by pomógł mi w naprawieniu tej płyty, bo powiem Wam takie coś, jeżeli chodzi o wymianę takiej tutaj cewki, no to musiałbym wiedzieć, jaką ona ma wartość i wtedy mam stare płyty od BlackBerry, z których mógłbym teoretycznie wykorzystać takie elementy sprawne. Także tutaj, co to w ogóle jest za sekcja? Chwilę, muszę wziąć na chwilę. Tu jest w ogóle kość, pamięć. Także zasilanie, myślę, że ta cewka może mieć coś wspólnego z zasilaniem tego układu całego tutaj. No i to jest strategiczne, że jeżeli ta cewka jest uszkodzona, no to wtedy no telefon nam się na pewno nie uruchomi. Nie będę podłączał teraz tego pod żadne zasilanie, tylko zrobię takie coś, że zaraz wrzucę to pod mikroskop i zobaczymy sobie to fajnie pod mikroskopem. Generalnie jak za 45 zł. Powiem Wam, że naprawdę opłacało się. Sama bateria jest chyba warta 4 dychy spokojnie. Już nie mówię o ekranie LCD, który jeżeli jest sprawny, nie mam za bardzo na czym przetestować tego ekranu. Gdybym miał P10 Lite'a, no to wtedy mógłbym go przetestować. Ale mówię Wam, ekran, bateria, no już samo to jest, myślę, warte sporo więcej niż te 45 zł. Jeszcze ta klapka tutaj też w nienagannym stanie, także jakby to się wszystko udało jakoś naprawić, złożyć, no to mamy wtedy przepiękny telefon. Naprawdę ładny telefonik, nie powiem. Mógłbym nawet wymienić go na Samsunga S6, z którego jestem zadowolony, ale o wiele bardziej mi pasuje tutaj czytnik linii papilarnych, jak ma Huawei, że z tej strony, bo to wtedy sobie fajnie palcem tylko przytykamy i nam się telefon odblokowuje, a nie kciukiem, tak jak ma to na przykład S6. Słuchajcie, robię coś takiego. Płyta będzie na pewno do sprawdzenia pod mikroskopem, żebyście razem ze mną to zobaczyli. Tasiemki mamy od dotyku, kamerka jest. Tutaj są części do złożenia tego wszystkiego. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja sobie teraz wezmę magnes neodymowy i te śrubeczki sobie przykleję do tego magnesu, żeby one mi nie pouciekały nigdzie. Także biorę magnesik. Ładnie, pięknie zebrał wszystkie śrubki. Położę sobie go gdzieś tutaj z boku. No i słuchajcie, co robimy? Aha, jeszcze na chwilę pokażę Wam na Firefoxie MGSM stronkę. Zobaczymy sobie opis tego telefonu. Tak z ciekawości, jak on wygląda. Dobra, jest MGSM. No i mamy Huawei P10 Lite. Inne nazwy, Watch L03T.
CDMA, GSM, LTE. No fajnie, fajnie nawet ma ta obsługa tutaj tych pasm. Wymiary, waga, wyświetlacz 1080 na 1920, 424 ppi. Też spoko. 4G, nie ma 5G. Szkoda, że nie ma 5G, to już by było super. Bateria 3000 mAh. Szybkie ładowanie, super charge jakieś, nie wiem o co chodzi. Patrzę, czy mi się nie zmulił tutaj OBS, bo coś mi zaczęło ścinać bardzo. No i mamy taką wersję 32 GB i z RAMem 3 GB lub 4. Ta jest z wersja 3 GB RAMu, także szału jakiegoś wielkiego nie ma, jak na dzisiejsze czasy. Możemy sobie karty pamięci włożyć do 256 GB, sporo. System operacyjny Android 7.0, interfejs MUI 5.1, High Silicon Kirin 658, 8 rdzeni, ekran dotykowy, dwie karty SIM. Nie ma. Czyli możemy włożyć tylko kartę SIM i kartę pamięci. No dobra, nie ma Dual SIM-a, szkoda. Tu mam kartę od Aero 2, którą mógłbym fajnie sobie użyć do internetu darmowego w jakichś takich kryzysowych sytuacjach. Wprowadzony na rynek w drugi kwartał 2017. No to teraz sobie polećmy tutaj z tymi innymi informacjami. Tak, o, główny aparat, rozmiar czujnika 1,28 cala. NFC tylko modelek Dual SIM. No nie mówcie, że ten model nie ma NFC, bo się wścieknę. Chociaż on i tak nie działa, to na razie to mi nie jest potrzebne. Nie, no NFC muszę mieć w telefonie, to jest podstawa po prostu do płacenia telefonem. Także jak nie będzie miała go, zrobię, to go od razu sprzedaję, bo to no nieprzydatny w ogóle gadżet dla mnie. Dobra, tutaj mamy tak o 12 megapikseli pierwszy aparat, Full HD tylko. Aparat przód 8 megapikseli, też Full HD. No i czujnik jakie ma? Akcelerometr, zbliżeniowy, światła, magnetometr, żyroskop, grawitacyjny, hala, czytnik linii papilarnych. Dobra, lecimy niżej. Tutaj ma częstotliwość Wi-Fi tylko 2,4 GHz. No proszę was. No już taki S6 ma 2,4,5. Motorola też ma 2,4,5, a oni dają tylko jedną częstotliwość. Nie rozumiem tego. W tak ładnym telefonie, żeby nie dać 5 GHz, może tutaj się walnęli, nie wiem, bo nieraz jest tak, że MGSM nie daje wszystkich informacji dokładnie. No i patrzcie się, nie ma NFC-ka. Ale lipa. Totalna lipa, serio wam mówię. Dobra, spójrzmy sobie teraz tak szybko na parę komentarzy. W prawie 3 latach używania uważam, że to dobry zakup. Telefon wpadł mi do wody 2 razy. Ilość upadków nie zliczę, a technicznie nic mu nie jest. Czytnik linii papilarnych działa bez zarzutów. W ciągłym użyciu mam może 5-6 aplikacji zainstalowanych używanie kodzenia www. OK, czyli taka powiedzmy, reasumując, mam zamiar korzystać z tego telefonu jeszcze co najmniej rok. Czyli zadowolony użytkownik. Ten. Też zadowolony widać. Jedynym minusem jest bateria, która od początku była niewystarczająca i dosyć szybko traciła na żywotności. Aha, dobra. Telefon ok, po 2 latach nadal działa, można gdzieś zadzwonić, aplikacje czasami się zacinają. Natomiast aparat to tragedia. Zdjęcia nawet w słoneczny dzień wychodzą rozmazane przy włączonej opcji o ostrość na wszystko. O, tu mnie zaskoczył gościu, bo z tego co kojarzę, to Huawei ma dobre aparaty w telefonie. W swojej klasie apki Google Pay. Samochód mi przejechał ten telefon i spadł mi z około 120 cm 5 razy i dalej działa. Może jednak się przegrzewa, ale jak często używa aplikacji do optymalizowania zawodu się zacina, ponieważ pamięć RAM jest oczyszczona. Przede wszystkim zacina się po resecie bez zmian. Po wymianie następne 2 lata korzysta. Dlatego telefon miał 1 giga RAMu, więc niż taki sam kupiony w 2020 to już dzidziuś. Z 1 giga RAMu gdzieś jakieś były wersje, no nie mogę w to aż uwierzyć.
Aha, tutaj niezadowolony stacki SIM, że trudno się otwiera. No słuchajcie, no komentarze są w miarę takie dosyć pozytywne, czyli ten telefon Huawei P10 Lite nie jest jakąś taką totalną porażką. Natomiast mnie totalnie zaskoczyło to, że ten telefon nie ma NFC. Także straszna lipa. Dobra, robię pauzę. Szykuję sobie sprzęcik do mikroskopu i lecimy z tą płytką sprawdzić się bardziej pod mikroskopem. I potem pomyślimy dalej, co będziemy robić. Chwila przerwy. Dobra, jesteśmy pod mikroskopem, także lecimy z tym tematem. Powiem wam, że pierwszy raz, znaczy może nie pierwszy raz, ale zobaczcie, jak Huawei tutaj rozwiązało temat mocowania kamerki z przodu. Jest podłączona do płyty taśmą, natomiast żeby ją wyciągnąć, no nie wyciągniemy jej, trzeba ją wylutować. Nie lubię takich rozwiązań, powiem wam szczerze. Nie wiem, dlaczego tak postąpił. No ale dobra. Także jeżeli byśmy chcieli taką płytkę grzać gdzieś, no to musimy niestety wylutować taką kamerkę, bo prawdopodobnie ją uszkodzimy. Jeżeli sama kamerka, no to wygląda spoko. Dobra, przyjrzyjmy się teraz z tej płycie od strony właśnie tak, jak jest ta kamerka. Zobaczcie, tutaj już widać ślady korozji. I to dosyć sporej korozji. Staram się to pokazać wam jak najlepiej. Zobaczcie, tutaj mamy. O kurde. No troszeczkę jest zjedzone. No ten tutaj kondensator to już jest czarny w ogóle. Także faktycznie było ostre zalanie. Teraz lecę sobie tutaj wzdłuż tej kamerki. Z ciekawości. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy prawdopodobnie czujnik zbliżeniowy. Nie wiem, ale tutaj na tej płytce zobaczcie, mamy jakąś dziwną pastę. Co to w ogóle jest? Pierwszy raz coś takiego widzę. Jeżeli to dotknę, zobaczcie. Całkowicie zasłoniło nam ten tutaj tyk. Dobra, to będę troszeczkę mniej więcej czyścił. Tyle, ile na razie będę mógł, bo bardziej będę chciał sprawdzić i pokazać wam pod mikroskopem, jak wyglądają elementy na tej płytce. Potem sobie to wyczyścimy. Tutaj też widzimy, jest jakiś rozmazany ten. Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Czy to jest jakaś pasta termoprzewodząca? Jakaś dziwna w ogóle. Tutaj mamy jakiś układzik. Nie wiem do czego. No i tutaj wchodzimy w sekcję, która jest najbardziej zdewastowana, że tak powiem. Tutaj jest prawdopodobnie jakaś cewka, która jest już też mocno zjedzona. Zobaczcie, kondensator do wymiany. Od razu już wam mówię. No i pytanie, gdzie zdobyć schemat do P10 Lite'a, żeby znać wartości tych kondensatorów? Wtedy bez problemu je wymienię. Tutaj mam jakiegoś kwarca. Tutaj też, no i tu mamy cewkę, która jest totalnie ho, 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 zjedzona. No nie wygląda ona zbytnio ciekawie. Kondensatory, które są. O kurde, tutaj jest niezła sekcja do wymiany. Tylko tutaj wam powiem, jest taki motyw, że jest blisko cały ten układ pamięci. To jest prawdopodobnie to właśnie ta pamięć 32 giga. No i niestety, żeby te kondensatory tak w miarę swobodnie powymieniać, no to już trzeba uważać, żeby tego układu tutaj nie rozpierdzielić. Także raz, dwa, trzy, cztery kondensatory plus ta cewka do wymiany na 100%. Tutaj.
Naokoło jeszcze tak lecę tego układu. No na pewno, tutaj też mamy kondensator, który jest zjedzony. No podejrzewam, że ten telefon do tego się nie włącza. Jest do uratowania. Powiem wam, że on jest do uratowania. Wymiana kondensatorów, tych tutaj elementów na nowe, oczyszczenie pól lutowniczych. To na pewno trzeba było wymienić, bo to już jest tak skorodziałe, że głowa boli. No i tutaj ta cała sekcja zasilania prawdopodobnie tego układu jest mocno przez to uszkodzona. Lecimy dalej. Tutaj ta sekcja jest już, no nie jest tak jakoś rozbebeszona jak tam. Tu już jest lepiej. Dobra, jesteśmy tutaj. Teraz przerzućmy się. No w zasadzie już ta strona płytki to najbardziej obok tego układu pamięci. No, zresztą sami widzicie. Do wymiany. Raz, dwa, trzy, cztery kondensatory na 100%. Ta cewka. Tutaj też jeden kondensator do wymiany. Nie wiem, jak tam dalej jest pod spodem tutaj tej blaszki, ale też widać, że jest chyba uszkodzony. Także mamy chyba przyczynę niedziałania tego telefonu. Albo brak zasilania pamięci, tej 32 GB. Tutaj też, o kurczę, dużo będzie czyszczenia tej płytki, tak żeby ona wyglądała na naprawioną, wyczyszczoną. Same gniazda. Tutaj akurat to wygląda spoko. Nie widać żadnej korozji. O, tutaj mamy jeszcze korozję. Na tym elemenciku malutkim. Widać, że naokoło niego już narosło jakieś takie dziwne coś. Także trzeba będzie najpierw oczyścić, potem jeszcze raz obejrzeć pod mikroskopem, jak jest po czyszczeniu. Ale sami widzieliście kondensatory w tragicznym stanie niektóre. I prawdopodobnie przez to telefon może nie funkcjonować odpowiednio. Tutaj, jeżeli chodzi o ten układ, no to też widać, że jest chyba cewka ładnie dupnięta. Zobaczcie. Tak, jest kondensator totalnie zjedzony. Widzicie? Czyli tutaj ta sekcja też, czyli generalnie trzeba było ściągnąć całą tą tutaj blaszkę, tak żeby mieć dostęp do każdego elemenciku bezproblemowo i potem bawić się w wymianę na odpowiednie kondensatory i cewki. Myślę, że po tym zabiegu telefon wstanie bez problemu. Tylko pytanie, w jakim stanie jest LCD, bo to jest też bardzo ważna kwestia. Także jeszcze zobaczymy sobie tutaj konektor. Tutaj chyba też został podjedzony delikatnie z jednej strony. No, ale jeszcze nie ma tragedii. Jeszcze można powalczyć z tym. Zobaczcie, chodzi mi o tą stronę. Chociaż może nie ma tak źle, jakby się wydawało. Dobra, i tu są dwa. Jedno złącze od anteny, która wychodzi właśnie tam od tego ekranu LCD. Czyli mamy obraz płyty. Telefon po zalaniu. Dosyć ostro się dostało niektórym elementom. Jest to do zrobienia. Tylko powiem wam tak. Jeżeli to spartole, no to raczej nic z tego nie będzie. Tutaj jest wymagana naprawdę spora precyzja przy tym wszystkim. Włączę sobie na chwilę jeszcze mikroskop. On mi troszeczkę tutaj przeszkadza. Zrobimy chyba tak. Na razie będzie. Tak, ekran LCD mi upadł na podłogę. Jeszcze niech pęknie. Klapka też spadła. Na szczęście wszystko jest całe. Aha, ześlizgnął się, dobra.
z klapki. Powiem wam tak. Na razie to będzie, powiedzmy, pierwsza część filmiku. Pierwsza część, ale jeszcze wiecie, co zrobię? Jeszcze się tak zabawię z ciekawości. Wezmę tą płytkę, wyczyszczę izopropanolem pięknie, ładnie. Spróbuję ją podłączyć pod LCD-ka, czy w ogóle będzie jakaś reakcja tego telefonu. Jeżeli będzie coś się działo, no to wtedy pomyślę o wymianie tych kondensatorów. Tutaj już chyba i tak nic za bardzo nie uszkodzę. Gdzie tu jest wejście ładowania? Dobra, ładowanie idzie przez... Aha, przez tą tutaj, przez tasiemkę. Słuchajcie, ładowanie idzie tutaj z mikro USB-ka i prawdopodobnie to jest tutaj... Zaraz sobie zobaczę, jak to wygląda. Tak, tu jest wejście od zasilania całego. Czyli tak jak mówiłem. A te elementy, które są uszkodzone, najbardziej są po drugiej stronie. Czyli troszeczkę dziwnie został zalany. Bo jeżeli tak ułożę płytę główną w tym telefonie, to wychodzi na to, jakby woda dostała się w ogóle od tej strony tutaj. I teraz pytanie, od strony simki? Nie, od strony simki jest tutaj. Jakoś dziwnie, tak jakby od strony przycisków bardziej to wpadła ta woda. No to, na to wygląda, że tutaj jest podlane najbardziej. I zobaczcie, jak się płytę włoży tak o, no to wychodzi, że jakby woda się lała, no też mogła przez jacka, 3,5 mm się dostać tutaj. No, zobaczcie, tak mogło być. Przez jacka i tutaj podlało tutaj to wszystko. I tak to wygląda. No i pytanie właśnie, jak ten LCD. Dobra, ja czyszczę tą płytę pięknie, ładnie, na tyle, ile mogę, moimi magicznymi środkami. Podłączę ją, zobaczę w ogóle, czy będzie pobierało jakiś prąd ta płyta. Także widzimy się za chwileczkę. Dobra, słuchajcie, część z czyszczeniem tej płytki, na razie wykorzystam sobie taki pędzelek. Staram się... Dobra, najpierw zaczniemy od tego tutaj zabrudzenia. Wyczyścimy sobie wszystko to najlepiej, jak będę mógł. Trzeba też uważać przy takim czyszczeniu na mikrofony, żeby ich też nie pozalewać za bardzo. Jestem ciekawy, czy w ogóle coś takie czyszczenie IPOM pomoże. I czy w ogóle w serwisie panowie, no chociaż z tego tytułu, że dostali taką płytę, coś tam próbowali ją wyczyścić, a chyba wątpię, że nie, oni w serwisach na to kładą, wiecie co, oni się nie przejmują takimi rzeczami, żeby to czyścić, dbać o taką płytę, żeby ją w jakiś sposób przywrócić do życia. Natomiast my, zwykli tacy użytkownicy, śmiertelnicy, którzy mają jakąś tam pasję, nie mają serwisu, starają się zawsze robić to jak najlepiej. Przynajmniej w moim przypadku jest tak, że zawsze jak coś czyszczę, to staram się, żeby to było zrobione naprawdę super. Tutaj muszę uważać na tą kamerkę, nie chcę jej za bardzo uciapać w izopropanolu tego szkiełka, bo przeważnie jest w nienagannym stanie. No zobaczymy, jak to pójdzie. Ja na razie ją przeczyszczę IPOM. Może troszeczkę bym ją podgrzał potem hotem, tak żeby ten brud ewentualnie wypłynął z tych zakamarków. No ale na razie pierwszy etap reanimacji tej płyty będzie polegał na wyczyszczeniu jej jak najlepiej z tego brudu, syfu i tak dalej. A potem zrobimy małą próbę, czy ten telefon się w ogóle włączy, czy da jakieś oznaki życia. Jeżeli da,
To zastanowimy się, co dalej robić. Czy wymieniać kondensatory? Ja bym wymienił. Tylko mówię, nie mam schematu za bardzo. Tu P10 Lite'a, do P10 zwykłej mam. Niestety to będzie prawdopodobnie troszeczkę inna wersja i może już się różnić. Dlatego jak ktoś by poratował mnie linkiem do P10 Lite'a, no to wtedy można naprawdę już fajnie się bawić. Słuchajcie, ja zaraz uruchomię sobie hota na 100 stopni, tak żeby to wszystko tutaj ładnie przedmuchać ciepłym powietrzem i żeby to wypłukało mi bardziej ten brud z tych wszystkich tutaj elementów. No, ta cewka tutaj jedna jest najbardziej zasyfiała. Nie wiem, czy IPA potrafi tak ładnie to wyczyścić. Użyję jeszcze innego środka. Z ciekawości tak bardziej. Zobaczymy, jak on zareaguje z tą płytą. Dobra, ja sobie na pewno uruchomię hota. Dobra, słuchajcie, hotair uruchomiony. 100 stopni ustawiłem nadmuch na maksa. Także lecimy sobie z osuszeniem tej płyteczki. I zaraz będę jeszcze ją czyścił. Jak ona troszeczkę nabierze temperatury, zrobi się cieplejsza. Zobaczcie, jak już mi ten cały izopropanol tutaj wycieka na tą. Oczywiście każdy ma swój inny sposób do naprawiania takich urządzeń. Robię to po swojemu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wy oczywiście moglibyście robić też po swojemu. No, tutaj już widzę, że skrapla się ten cały izopropanol. Nieraz jak tak obracam płytką, to on po prostu odparowuje z każdego miejsca dokładnie. Jeżeli mnie rozumiecie. Najbardziej wrażliwe to są tutaj mikrofony teraz. No i ta kamerka, która jest przylutowana do płyty głównej. Nie mogę jej za bardzo przygrzać, żeby jej nie uszkodzić. Tutaj też troszeczkę jeszcze podsuszymy. Nie wiem, jak ma się sytuacja pod układami. A, bo to też jest, kurczę, jedna z wielkich tajemnic. No ale no faktycznie tutaj pod układem, jeżeli coś się podziało, no to będzie niestety lipa. Nie da się tego tak łatwo naprawić. Dobra, ja sobie ją osuszyłem. Teraz wezmę sobie jakiś taki inny środek do czyszczenia. Nie wiem, jak to zadziała, szczerze mówiąc. Czy w ogóle tym powinienem to robić? Nie, chyba tym nie będę robił. Wiecie, czym chciałem potraktować tą płytkę troszeczkę? Acetonem technicznym, ale nie, nie, nie. Aceton się do tego kompletnie nie nada. Także słuchajcie. Ja myślę, że na ten etap. No najbardziej martwi mnie ta cewka tutaj. No, sami widzieliście, że jest cholernie duża korozja w tym miejscu. Ale dobra, zaryzykujemy. Podepniemy go pod ekran LCD. Na razie tylko podłączę. Słuchajcie, tak o. Na szybko. Aha, tutaj widzicie, tutaj jeszcze blokuje mnie ta tasiemka. Muszę to bardzo dokładnie tutaj włożyć, tak żeby niczego nie uszkodzić. Tu jest OK, tu jest taśma od baterii. Tutaj też jest w ogóle jakaś druga, czyli tu może być zasilanie i tutaj. Tu jest od przycisków. Nie chce mi za bardzo na tą chwilę obecną to tutaj tak pięknie wejść. Jeszcze muszę raz ją wyjąć i zobaczyć dokładnie, jak ta druga strona wygląda. Co my tu mamy? Tu mamy tak, o, to i to. Kamerkę. Ten czujnik tego oświetlenia wchodzi tutaj. OK. No aha, i kamerka druga wchodzi tutaj w te gniazda. Dobra. No jeszcze raz spróbuję to włożyć.
od tej strony bardziej tak o. Coś mnie tutaj delikatnie blokuje na tej płycie, tylko nie wiem co. O, chyba już weszła. Jest, pięknie. Idealnie. Dobra, podłączę wszystkie taśmy, żeby nie było. Na końcu baterię podłączę. Tutaj te dwie taśmy też podłączę, żeby nie było. Tylko jeszcze muszę ładnie tutaj trafić tymi taśmami. Ok, jedna jest podłączona. Druga zaraz będzie, jest. Słuchajcie, taśmka od przycisków też podłączona. Została tylko od baterii. No dobra, to podłączamy baterię, a jeszcze podłączę antenę, także żeby już to było wszystko w 100% podłączone. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i teraz podłączam baterię. Uwaga. Zaraz sprawdzimy. Bateria podłączona. Nawet nie wiem dokładnie, ile ta bateria ma volt. Także teraz robimy eksperyment. Podłączę. Słuchajcie, odłączę hota. Zrobię taki motyw, że podłączę na USB-ku takie fajne urządzonko, które pokazuje, ile amperów leci, tylko nie wiem, gdzie je trzepę. Robię na chwilę pauzę. Telefon się w ogóle nie włączył po podłączeniu baterii. Także być może jest martwy. Dobra, słuchajcie. Motyw jest taki. Tutaj jest kabel micro USB podłączony do tego zasilacza, który sobie robiłem ten serwisowy taki z... nie pamiętam, jakiej to jest firmy. No jest filmik w każdym razie tutaj u mnie na kanale. Ustawiłem 5V 800 mA. Uwaga, podłączam kabel USB. Zobaczymy, czy coś w ogóle się będzie działo. Ja wam będę mówił, co się dzieje na tym mierniku, na tym zasilaczu. Także takie coś. 5V, 14 mA, 24 mA, 24 mA, 26 mA. Jak widzicie, telefon jest martwy. 26 mA. Oscyluje w granicach 26 mA. Sprawdzam, czy coś tutaj się grzeje na tej płycie. Nie, płyta jest totalnie zimna. 28 mA. 20, no, pobiera teraz 0,11 W. Zwarcia nie ma żadnego tutaj na tym USB-ku. 20 mA. Słuchajcie, 20 mA. Poczekam troszeczkę, zobaczymy, co się będzie działo. Być może bateria musi się podładować, ale wątpię w to po tym, co widziałem, że po takiej korozji, żeby on wystartował. 23 mA. Sprawdzę jeszcze raz, czy coś się tutaj nagrzewa. Nie, telefon jest... płyta jest chłodna. Totalnie chłodna. 20 mA. Dobra, dajmy mu troszeczkę. Zobaczymy, co się będzie działo. Ja go położę tak o. Zrobię na razie pauzę, poczekam. Tak, jest 20:51 do 20:55. Jeżeli będzie dalej tak w tej granicy 23 mA, to zacznę tutaj sprawdzać pod tym przyciskiem power, czy coś się będzie działo, a na końcu podłączę go do USB-ka w laptopie, czy w menadżerze urządzeń coś będzie wykrywane. Dobra, słuchajcie, już prawie jest 55. On cały czas pokazuje mi, że 5V 0,020 A, czyli praktycznie nic tutaj się nie dzieje. No to teraz próbuję nacisnąć ten tutaj włącznik od powera, zobaczymy, czy coś się stanie. Nacisnąłem raz, 20 mA, 20 mA, cały czas 20 mA. Nic się nie dzieje. Dobra, przycisnę troszeczkę dłużej. Nic się nie dzieje, zero reakcji. 20 mA. Także
No niestety, telefon nie wstaje, płyta zimna. Zobaczymy, co się stanie, jak odłączę baterię. Bateria odłączona. Telefon cały czas 20 mAh i tak pobiera. Nic to nie zmienia faktu. No ale zobaczmy, co się dzieje tutaj na ekranie. Niestety trup. Próbuję tutaj tymi przyciskami coś modzić, ale niestety nic tutaj. On w ogóle tylko ma z jednej strony przyciski, ma wolumę up, down i przycisk power. 23-24 mAh. Telefon nie reaguje. Podłączę jeszcze teraz tak o baterię. Nic kompletnie. Czyli płyta jest martwa. No i tak sądziłem, że tak będzie to wyglądało. Po takim zalaniu, takiej korozji, nic dobrego z tego nie wyjdzie, podejrzewam. No niestety, telefon nie reaguje. Podłączyłem. 0 ampera. Pobiera, jeszcze raz podłączę. 21 mA, 18, 21. No i na tym się kończy cała zabawa tutaj w tą naprawę. Czyli trzeba będzie zrobić schemat, powymieniać kilka elementów i zobaczyć, czy ten telefon wstanie. Nic, 20 mA, równiutkie. Pytanie jest, tutaj są jakieś punkty kontrolne. Czy mógłbym sprawdzić, ile ta bateria, w jakim stanie jest ta bateria? Ustawię na 6 V. Zobaczę, bo tutaj widzę takie dwa obok slotu tej baterii. Czy coś pokaże mi? Ogólnie to ok, masa do masy. Zobaczę najpierw na tej pierwszej kropce koło baterii. Co tu 0,91? Tutaj ile? Aha, tu jest plus. Słuchajcie, coś za małe jest napięcie na tym plusie. Tutaj widzę, że jest malutki taki plusik na tym. A zrobię inaczej. Tutaj dam plusa. I tu dam do tego. Nic, 0. 106. 103. Tutaj też mam jakieś kontrolne piny. 0,21 A. No, troszeczkę dziwne zachowanie jest tutaj. 0,87. Chciałbym sprawdzić, zrobić taki mały motyw. Trzymam tu. Czy to w ogóle będzie reagowało na wciskanie klawisza zasilania? 0,94, 0,21 A. No nic. Niestety, nic nie reaguje. Jak mocniej docisnę płytę, cały czas 0,23 A. No nie przekracza ten tutaj prąd zbytnio tego ładowania. Ja spróbuję jeszcze tutaj podbić do 1 A. 1 A. Wyciągnę jeszcze raz ładowanie i podłączę. O, jeszcze raz.
No i co? 0,23 ampera. Sprawdziłbym sobie z ciekawości, a nie ma dostępu do cewki. Niestety. Nie wiem za bardzo, gdzie są tutaj te punkty kontrolne od baterii. No ale to wygląda na 1. I tu jest coś zaniżone strasznie. 0,088. Powinno być przynajmniej 3,5 V, jak nie więcej. Pytanie, dlaczego jest tak mało? Odepnę tą tasiemkę od baterii. I teraz, jakbym sprawdził na tym plusie, mamy 125. A na samej baterii, jeżeli chciałbym ją jakoś sprawdzić, zaraz postaram się to jakoś zbadać. Może bateria jest totalnie rozładowana. No, coś mi tam. Ile mi tutaj pokazuje na tej baterii? Coś mało. Tylko gdzie tu jest plus i minus dokładnie, to tego też nie wiem. W każdym bądź razie coś tutaj jest nie tak. Ampera. Dobra, potrzymam przycisk 10 sekund przynajmniej. Zobaczymy, czy coś to da, czy nie da. No niestety nic się nie dzieje. No to teraz spróbuję podłączyć tako z przyciśniętym tym. 17 mA, 20. Też nic. Dobra, spróbuję podłączyć jeszcze z przyciskiem w dół. Volume down. 17, 24. Czuję, że będzie ciekawy temat. I to nie na jedną część, tylko przynajmniej na dwie. Gdzie będzie trzeba się pobawić w wymianę kondensatorów. To chyba musowo. Bo coś czuję, że nie dochodzi zasilanie. 28 nawet skoczyło przez chwilę. Mówiłam, płyta jest zimna. Totalnie jest zimna. To jakby w ogóle zasilanie nie dochodziło do tego złącza. No. Dobra. Jeszcze ostatnia rzecz, którą sprawdzę w tej części, to będzie to po prostu podpięcie pod USB-ka. Ja sobie tutaj, czy ja mam gdzieś. Kamerka web. Nie. Fajny obraz. To jest to. Spectralizer. Ramka. Też nie to. Słuchajcie, robię małą pauzę. Podłączę sobie go do USB-ka w laptopie. Dobra, słuchajcie, powiem wam tak. Podłączyłem to sobie pod USB-ka w laptopie i powiem wam, zero totalnie wykrywania w menadżerze urządzeń. Także na pewno tutaj jest coś grubszego, jeżeli chodzi o zasilanie tego
zasilanie tej płyty głównej. Jeszcze ja odłączę na wszelki wypadek wszystkie taśmy, jakie mogę odłączyć. No i co? I teraz tak, jeżeli podłączę, coś się dzieje? Nic się nie dzieje totalnie. Podłączę na razie tylko tą jedną tasiemkę. Odłączę w ogóle tasiemkę od przycisków też, żeby wyeliminować przeróżne problemy. Teraz tak, jest podłączona tylko bateria. Nic się nie dzieje w menadżerze urządzeń. Totalnie nic. Dobra, no to teraz ja zrobię coś takiego. Podłączę tu tylko taśmę po lewej stronie. Zobaczymy, czy coś się będzie działo. Nic się nie dzieje też w menadżerze urządzeń. Podłączę tylko po prawej stronie taśmę. Zasilanie. Słuchajcie, coś się zaczyna dziać. Podłączę tylko po prawej stronie tasiemkę. Dobra, jest po prawej stronie. Po lewej stronie jest odłączona. Przerzucę się jeszcze raz na menadżera urządzeń, bo coś się zaczęło dziać. Wykrywanie było jakieś, jeżeli nie jest podpięta z lewej strony. A to dziwne. Dziwne zachowanie, bo coś jakby z tym gniazdem jest nie tak. Jeszcze raz się upewnię. Podłączone jest tutaj. Dobra. Okej. Nie reaguje. Coś było, że reagował. Dziwne to jest. Baterię odłączę. Jeszcze raz. Antenę Wi-Fi też odłączę. Żeby nie było. Kurde. Coś mnie przez chwilę wykrywało ten telefon. Albo tutaj może być te gniazdo. Jeszcze raz. Nie. Dziwne. Dziwne zachowanie, bo przed chwilą płyta reagowała. Dobra, słuchajcie, zrobię coś takiego. Wyjmę tą płytę na chwilę. Z tego. Tutaj też jest metalowe, także... Nie no, tutaj zwarcia raczej by nie było. Postaram się podłączyć ją na razie tak o. Nic nie wykrywa. Baterie. Też nic się nie dzieje. Wyświetlacz ciemny. Dobra, nie będę kombinował. Słuchajcie, coś się działo przez chwilę, że został wykrywany przez komputer po odpięciu tutaj tych dwóch taśm. Także ja zakończę na tym pierwszą część. Jeżeli coś mi się uda wykombinować, to będę kręcił drugą część. To było na tyle. Na razie nie udało się, ale może się coś tam uda. Także pozdrawiam, trzymajcie się.